Ale on mnie już raz pożarł i wie, że nie najlepiej smakuje.
pójdziesz, to co? Dostaniesz batonik na drogę, z musli. Gdzieś tu go nawet miałem. W kieszeni? Gdzieś mi się zapodział chyba. Chrupuś, Chrupuś, gdzie jesteś? Znów go wyżarłeś? Wypluj natychmiast! Kiedy ja go nie zjadłem? Chrupuś, Chrupuś! No co tam? Znów kogoś zjadł? Ciebie! Ale nie martw się! Zaraz rozpruję mu ten ohydny, łuskowaty, śliski... Chrupuś? No? A co ty tu robisz? Batona jem! Mówiłeś, że mogę! To znaczy, że nie macie tam w środku? E-e. Ups, to sarki. Teraz to już mnie na pewno opowiesz! Tak oto właśnie nasz drogi wąż z chomikiem ruszył w nieznane. A ja wątpliwość mam wciąż i wciąż, czy go z powrotem dostanę. Chomika znacie. Thank you.
czterech, a może dwóch, byli w tym dziwnym zakątku. Chrupuś bezpieczny, wąż płaski brzuch. Więc wszystko chyba w porządku. Co w porządku? Gdzie w porządku? A chatka wróżki miała być wróżka. A tak. Chatka wróżki. Chyba sobie żartujesz. Wróżka. Ale to nie jest taka normalna wróżka. Kogo nazywasz nienormalną? Chomiczek. Nie jedz mnie, nie jedz. Nie bój się, jestem dobrą wróżką. A tak konkretnie wróżką Zębuszką. Ale, ale, ale. Przyjśliście mi zęby? Przyjśliście? Powiedzcie, że tak! Powiedzcie! Nie! Nie? Chyba, że liczyć te buzi. To po co przyleźliście? Bo wąż ma małą prośbę, że chciałby nogi. A skąd ja mu nogi wezmę? Tym bardziej za darmo. A nie, 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 nie! Wąż ma czym zapłacić. No powiedz, a! Czy ja wiem? A nie wolałby rowerka? A tak, głupi pomysł. Sprawdźmy zatem w moim katalogu wysyłkowym. Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, wrotki! W cenie jednego mlecznego zęba. Nie? To dalej. Piłka. Skakanka. Też za jednego. Zestaw mały stomatolog. Lalki. Miśki. Samochody. Telewizor. Telewizor? Można dostać telewizor? Aha, ale za całą szczękę. O, mam! Są nogi! Za jedyne dwa zęby jedna. Co? Przecież ja mam tylko cztery. To akurat. Na dwie będzie. Co akurat? Jak akurat? I jak ja będę potem wyglądał? Świetnie. O ile tylko nie będziesz otwierał buzi. To co zapakować? Weźmiemy w rękę. A właśnie, ręce też by się przydały. A tu akurat mamy promocję. Dwie w cenie jednej. Krem do rąk gratis. Bierzemy! Co? Gdzie? Niczego nie bierzemy. Ale marzyłeś o takich kończynkach. Ale nie za cenę wszystkich zębów. Słusznie. Za wszystkie miał być telewizor. Jak nie? Decydujecie się wreszcie, czy nie? Nie. Jak nie, to nie. Nie no, sorry, ale jak będziesz tak wybrzydzał, to nawet ja ci tych nóżek nie załatwię. Ale o nic się nie martw. Mam nowy plan. Zrobimy tak. Nie, nie, nie! Muzyka stop! Żadnych nowych planów! Nie pisałem się na wycieczkę z niezrównoważoną jaszczurką. Ty, narrator, wyciąć mi gekona z bajki. Co? Miałem wędrować z chomikiem, a nie z całym zoo. Ale ja będę pomocny. Ja mam straszliwie dużo pomysłów i planów i w ogóle. Nie wyrzucajcie mnie z bajki, proszę. To dla mnie takie ważne. Takie osobiste. Bo ja też kiedyś byłem wężem. Serio? Chyba sobie żartujesz. Tak, wreszcie to powiedziałem. Byłem wężem. Oczywiście potem w uznaniu za zasługi dostałem kończyny, ale przez wiele lat byłem obślizgłym, beznogim i beznamiętnym wężem. No wyobraźcie sobie mnie bez nóg. No, wąż? Wąż. Jak prawdziwy. Rozumiecie zatem, że mam do tej bajki stosunek wielce sentymentalny. Tak? A w jaki sposób dostałeś te nogi? Ten no... Od magii! Co?
Wykąpałem się w tej niezwykłej przyprawie do rosołu i nogi same mi wyrosły. Magik! Magik! Ach tak, magik wyczarował mi te kończyny. Magik wyczarował ci odnóża. Serio? Chyba to jakieś żarty są. To może wężowi też wyczaruje? No właśnie, idziemy do magika. Do magika! I wszyscy razem... Ja nie idę. Wszyscy wraz z wężem udali się do magika. Pojawił się namiot znanego magika. Co w tym namiocie? A któż to wie? Coś się pojawia, coś znika. Więc weszli wszyscy jak jeden mąż. Każda z buź wielce szczęśliwa. A nie, nie każda. Był przecież wąż, który szczęśliwy nie bywa. O, Rzeszka? Chętnie, wiesz co ją garść? Wężu garsteczkę? Nieważne, oglądamy. Panowie, panie, panowie, panie, co tu się stanie, co tu się stanie? Patrzcie uwagi, patrzcie z wytrzeszczem. Kto to zobaczy, będzie chciał jeszcze. Brawo, brawo! Wężu, nie bądź taki nadęty, bij brawo! Czym? A tak, niemal zupełnie zapomniałem, po co tu przyszliśmy. No wiesz! A właściwie to po co? Po nogi i ręce. Widzę ochotnika. Brawo, brawo. Że co? Proszę, proszę. Jak się nazywasz? Gekon? Witamy cię, Gekonie. Za chwilę sprawię, że znikniesz. Na zawsze? Nie, na chwilę. Zamykamy wieko skrzyni. Nie, 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 nie ma się czego obawiać. Ja bym nie wrócił, powiedzcie babci, że ją kocham. I że to ja zjadłem cały kisiel. To teraz czary mar. Czary mar. Zniknął Gekon. Nie do wiary! A! Straciliśmy go! Masz numer do tej babci? A teraz mój najsłynniejszy numer. Cylinder. Potrafi wsadzić kulkę, wyciągnąć chustkę. Wsadzić chustkę, a wyciągnąć... Królika! A wsadzić królika i wyciągnąć pasztet? Voilà! Dziękujemy! To wszystko na dziś. Dziękujemy! A co wy tu jeszcze robicie? Skończyło się! Do widzenia! Ale my na kolegę czekamy. A tak, kopnij się po Gekona, co? I co? Podobało się? No pewnie! Chociaż nie wszyscy klaskali. My właśnie w tej sprawie. Pokończyny. Dla węża. Jak pan tak wszystko potrafi wyczarować, to takie odnóża to dla pana fikuś. Więc poprosimy. O co? Ale w dechę! Zniknąłem! Widzieliście? Zniknąłem! O te nogi i ręce. To co? Ma wejść do cylindra? Gdzie? Do jakiego cylindra? Co byście powariowali? Jak ja mu nogi wyczaruję? Jestem iluzjonistą, nie czarodziejem. A to nie to samo? Nie, nie to samo. A teraz zmykajcie, bo poszczuję was królikiem w nogi! Musiał powiedzieć w nogi! Akurat w nogi! Mam plan! O nie! Jak wtedy zniknąłem,
to siedziałem w składziku. Jakie tam były cuda! To tam odnoszą wszystkie magiczne przedmioty. I wiecie co? Zrobimy tak. Nie, nie, ja też chcę posłuchać. No dobra, ale na ucho. Serio? Chcecie się zakraść i sami wyczarować wężowi nogi? Hej, no dzięki. Ups. Gdy tylko z zmierzchu zjawił się cień, zakradli się do składziku. Jakież to cuda znaleźli wem magicznych sprzętów bez liku. Ty, a gdzie Gekon? Na czatach stoję. Chomik, patrz na Gekona, a ja tu poszperam. Kto wie, może rzeczywiście znalazłoby się coś, co by... A co wy tu robicie? Szukacie czegoś? Mogę wam pomóc. Serio? Pewnie, ale nic ciekawego tu nie znajdziecie. To wszystko sztuczki, triki i oszustwa. Prawdziwa magia jest gdzie indziej. Wystarczy już. Zrozumiałem. Zrozumiesz, jak będziesz miał własne.
No chyba. No właśnie. Chyba nie będę miał. Byliśmy już u wróżki Zębuszki, u maga. A teraz idziemy do czarnoksiężnika, wiedźmy, zajączka wielkanocnego, świętego Mikołaja i dziadka Mroza. Może któryś da? A wielkiego ducha pytaliście? Kogo? Wielkiego ducha. A to też jakiś czarodziej jest? No, a właściwie to nie. To kto to taki? Stwórca. Czego? Wszystkiego. Nieźle. Więc skoro on nas stworzył, to chyba do niego należy zgłaszać wszelkie reklamacje. Sądzisz, że naprawdę potrafiłby załatwić mi nogi? On wszystko potrafi. A gdzie ten duch mieszka? Na szczycie ogromnej góry. O, to wysoko. No, może jednak spróbowałbyście do niego przejść? Tylko ja. To strasznie wysoko. To może spróbujemy cię podrzucić. Co dzień, co dzień.
wystąpili dla was. Jako wąż Karol Kuźniak, narrator Maja Skowrońska, komik Chrupuś Zuzanna Bogucka, Gekon Kacper Staszewski, Wróżka Zębuszka Zuzanna Stępień, Magik Aleksander Kucharski, Królik Oliwia Słomska, Pająk Szymon Skowroński, Wielki Duch Damian Frączek, a rolę króliczętów mieli uczniowie klasy drugiej. Hania Kuźniak, Julia Malinowska, Liliana Miśkiewicz, Wiktor Matuszewski i Oliwier Sobieraj.